Bliski Wschód Mateusza Kubasiewicza na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. W okolicach Wielkiej Nocy odcinek o chrześcijanach w Libanie, Syrii i Iraku. Powiem trochę ogólnie o tych społecznościach, a na koniec. Przejdę do irackiego Kurdystanu i sprawie związanej także z chrześcijanami w irackim Kurdystanie, którą ten region żyje wiosną 2024 roku. Chrześcijanie w Libanie stanowią około 1 trzeciej społeczeństwa, aczkolwiek ostatni spis powszechny odbył się w roku 1932, wtedy stanowili nieznaczną większość 51% ludności Na mocy czy na podstawie tego spisu powszechnego w roku 1943 w ramach Paktu Narodowego w Libanie podzielono stanowiska w ten sposób, że 6-11 miejsc w parlamencie dostali właśnie libańscy chrześcijanie różnych denominacji, bo są to i maronici, czyli no, odłam, który od już 1746 roku pozostaje w Unii z Rzymem. Przedstawiciele innych kościołów, no, zwanych krykokatolickimi, też będących w Unii z Rzymem, ale także kościołów wschodnich, prawosławnych, także Ormianie. Na mocy paktu narodowego chrześcijanie libańscy sprawowali funkcję prezydenta tego kraju, który w pierwszych dekadach jego istnienia odgrywał kluczową rolę. W systemie politycznym, jednakże po wojnie domowej trwającej w latach 1975-1990, która była bardzo złożonym konfliktem, i tam jedni chrześcijanie walczyli przeciwko innym, także wśród szyitów czy sunnitów były walki wewnętrzne, różne sojusze nieoczywiste, jednakże po tym konflikcie zawarto z TAIF, w ramach którego zmodyfikowano pakt narodowy, to znaczy w związku też ze zmianą w proporcji ludności, oczywiście nie wiemy jaką, bo jak wspomniałem spis powszechny się nie odbył, jednakże zmniejszono udział chrześcijan w parlamencie z 6.11 do połowy i zmniejszono kompetencje prezydenta. Po wojnie domowej różni politycy, biznesmeni chrześcijańscy także czerpali Korzyści z odbudowy kraju. Jednakże po 2005 roku, po cedrowej rewolucji, czy w trakcie także tych wydarzeń, chrześcijańscy politycy przyczynili się do zwycięstwa właśnie obozu rewolucyjnego, mianowicie Saada Haririego. Wtedy do kraju wrócił Michel Aoun, który ukrywał się, czy przebywał za granicą w związku z. No, przewinami jeszcze z czasów wojny domowej. Włączył on się wtedy w libańską scenę polityczną, początkowo po stronie Saada Haririego. Jednakże z czasem przeszedł na drugą stronę i w ostatnich latach jego ruch w przyszłości współtworzył rząd zdominowany przez Hezbollah i Amal. Sam Michel Aun, ostatecznie po długim kryzysie związanym z niemożnością wyboru prezydenta. W 2016 roku został wybrany głową państwa. Jego kadencja dawno już upłynęła, jednakże od tego czasu Liban znowu nie jest w stanie wybrać prezydenta, co wynika między innymi właśnie z podziałów wśród chrześcijan libańskich. To znaczy z jednej strony właśnie z ruch przyszłości, yy, kto, po który, który zresztą odziedziczył po jego zięć, z drugiej strony są rywale AUNA jeszcze z czasów wojny domowej: siły libańskie Samira Dżadży. Sytuacja polityczna i gospodarcza Libanu to temat na osobny odcinek, który przypuszczalnie w przyszłości na przykład z profesorem Łukaszem Federkiem nagram. Trzeba jednak powiedzieć, że chrześcijanie libańscy, no, z przyczyn historycznych można by powiedzieć, są przeciętnie lepiej usytuowani niż reszta społeczeństwa. Mieszkają głównie w miastach. W Syrii chrześcijanie należeli do kupieckich i miejskich elit tego kraju. No, szacuje się, że w latach 40. stanowili jeszcze jedną trzecią. 40. xx wieku stanowili 1 trzecią społeczeństwa, jednak ich liczba zmniejsza się no, już od drugiej połowy XIX wieku. Ten spadek przyspieszył w ostatnich dekadach. W tym samym czasie ogólna liczba populacji Syrii. Wzrastała w związku z tym w 2010 roku chrześcijanie stanowili jakieś 15% społeczeństwa, czyli no wciąż sporą liczbę no w około 3 milionów. Jednak wskutek wojny domowej i uchodźstwa dzisiaj ich liczba jest na pewno zdecydowanie mniejsza. Tak jak wspomniałem, chrześcijańskie elity uczestniczyły w tworzeniu niepodległej Syrii, w sprawowaniu rządów, ale także w tworzeniu partii opozycyjnych wobec tego elitarnego początku pierwszych lat niepodległości chociażby Michela Flak, jeden z założycieli partii arabskiej partii socjalistycznego odrodzenia al Albas, był chrześcijaninem. W partii Bas w kolejnych latach jednak chrześcijanie przegrali rywalizację przede wszystkim z alawitami do alawitów, czyli takiego odłamu islamu no, zbliżonego do szyizmu, do tej grupy zaliczany jest, zaliczana jest chociażby rodzina Asadów i wiele innych klanów z nią związanych, odkrywających kluczową rolę w reżimie syryjskim. Chrześcijanie w Syrii, oczywiście, także należą do wielu denominacji, nawet są spory co do nazw niektórych z nich. Tu mogę odesłać do książki Dariusza Rosiaka: Ziarno i krew śladami bliskowschodnich chrześcijan, tam właśnie te wszystkie dylematy, czy mówimy o Asyryjczykach, czy o Syriakach. Ja natomiast przenoszę się teraz do Iraku, w którym na początku XX wieku chrześcijanie stanowili ponad 10% ludności, ich liczba przekraczała 400 tysięcy, także pod koniec XX wieku było ich Niemalże 1,5 miliona, czyli 7% populacji. Co ważne, w latach 90., tak jak wspominałem w cyklu o historii Iraku, chrześcijanie w związku między, z m.in. Między wprowadzeniem prohibicji i salafickim zwrotem Saddama Husajna, chrześcijanie migrowali na północ do irackiego Kurdystanu. Po 2003 roku liczba chrześcijan w Iraku no, szybko spada. Obecnie stanowią z pewnością mniej niż 1% społeczeństwa, to znaczy w 2011 roku chociażby ich liczbę szacowano na 400 tysięcy osób, biorąc pod uwagę co się działo w Iraku od tego czasu wojnę z ISIS. No możemy założyć, że na pewno jest to dużo mniejsza liczba. W 2006 roku szacowano, że 1 trzecia z nich mieszka w Kurdystanie irackim. Dzisiaj przypuszczalnie to będzie jeszcze większy odsetek. No głównie w miastach takich jak Kirkuk, Irbil czy Dahuk. W, właśnie w tym 2006 roku też spore ich społeczności miały, mieszkały w Bagdadzie, Mosulu czy Basrze. Chrześcijanie iraccy podzieleni są na dwie najliczniejsze wspólnoty: z jednej strony haldejski Kościół katolicki, a z drugiej prawosławny asyryjski Kościół wschodu. Ale mamy oczywiście Ormian i inne mniejsze denominacje, choć na początku XXI wieku na takim kongresie chrześcijan irackich zgodzili się oni, czy ustalili oni, że oprócz grupy religijnej stanowią też grupę etniczną w Iraku. Przyjęto wtedy określenie haldo-syryjczyków. chrześcijanie wchodzili w skład kolejnych rządów centralnych. Oczywiście no, nie mieli zbyt licznych przedstawicieli, ale w związku z tym, że w Iraku te rządy tworzone są na zasadzie takich rządów jedności narodowej, w związku z tym, że do wyboru prezydenta potrzeba dwóch, trzecich głosów, no to każdy głos jest ważny i zawsze tam jakieś stanowisko dla nich się znajdywało. Jednakże w ostatnich latach polityczne znaczenie w Iraku straciły tradycyjne siły chrześcijańskie związane z lokalnymi patriarchami, między innymi patriarchą kościoła haldejskiego, Luisem Sako gdyż chociażby siły ludowej mobilizacji zaangażowały się no, w tworzenie takiego rozłamu wewnątrz tej społeczności chrześcijańskiej, mianowicie wsparły ruch babiloński, to jest siła także wspierana przez Iran, związana z, właśnie z, z milicjami, także, także tymi milicjami walczącymi u boku, czy wchodzącymi w skład sił ludowej mobilizacji głowa tego ruchu Ryan Al-Kaldani jest objęty chociażby Sankcjami Stanów Zjednoczonych i to obecnie 4 na 5 mandatów zajmowanych przez chrześcijan w irackim parlamencie należą właśnie do ruchu babilońskiego. Tu jeszcze a propos wspomnianej milicji chrześcijańskiej wchodzących w skład Sił Ludowej Mobilizacji, trzeba powiedzieć, że chrześcijanie także walczyli przeciwko ISIS w Syrii czy Iraku. W Iraku właśnie często wchodzą w skład tych milicji związanych właśnie z Siłami Ludowej Mobilizacji. A w Syrii walcząc w szeregu milicji walczących po stronie Bashara al-Assada. Bo choć w protestach w Syrii w 2011 roku byli zaangażowani także chrześcijanie, podobnie jak wszystkie mieszkające w Syrii grupy etniczne czy religijne, to w latach następnych, no, w związku z radykalizacją części no, tzw. opozycji czy rebeliantów wobec rządu. Asada, przywódcy, starszyzna chrześcijańska no, opowiedziała się właśnie po stronie reżimu, uznając, że no, ten reżim stanowi jakieś bezpieczeństwo, czy może zapewnić jakieś bezpieczeństwo właśnie w przeciwwadze do islamskich ekstremistów. Ale na koniec, zgodnie z obietnicą, iracki Kurdystan. Region, w którym zgodnie z terminarzem wybory parlamentarne powinny odbyć się w 2022 roku. To dzisiaj się nie odbyły swoją drogą wybory lokalne w irackim Kurdystanie. Nie odbyły się od roku 2009. Były one przekładane, między innymi, to oczywiście był pretekst, ale z powodu sporu o ordynację wyborczą ordynację wyborczą, która w 111-osobowym kurdyjskim parlamencie zapewnia 11 miejsc dla mniejszości religijnych i etnicznych. Pięć miejsc dla Turkmenów, bo oni wyznają islam, część z nich szyizm, część sunnizm. Pięć miejsc dla właśnie no asyryjczyków, czy, czy chrześcijan asyryjskich, i jedno miejsce dla Ormian. Swoją drogą, a propos takich właśnie rozwiązań w irackim Kurdystanie, to trzeba powiedzieć, że język turkmeński czy asyryjski są obok oczywiście oficjalnych kurdyjskiego i arabskiego, też uznane za, można powiedzieć, języki pomocnicze w administracji, to znaczy tam, gdzie mieszkają. Asyryjczycy czy, czy Turkmeni, no to mogą w administracji właśnie posługiwać się swoimi językami. Patriotyczna Unia Kurdystanu, czyli ta mniej znacząca z dwóch głównych partii w irackim Kurdystanie, bo władzę w samym Irbilu sprawuje Partia Demokratyczna Kurdystanu związana z klanem Barzanich, a właśnie Patriotyczna Unia Kurdystanu sprawuje władzę w prowincji Sulejmania. Otóż Patriotyczna Unia Kurdystanu złożyła Wniosek skargę do Irackiego Sądu Najwyższego, Federalnego Sądu Najwyższego, właśnie pytając, czy te 11 miejsc zagwarantowanych dla mniejszości etnicznych i religijnych nie jest niekonstytucyjne. I w lutym tego roku Iracki Sąd Najwyższy stwierdził, że owszem, 11 miejsc dla mniejszości religijnych i etnicznych jest niezgodne z iracką konstytucją. No tutaj powołując się na przeróżne rzeczy typu zasady równości. No, w irackim Kurdystanie oburzenie nastało po tej decyzji federalnego Sądu Najwyższego, która jest, jedną, jest zresztą jedną tylko z wielu decyzji, które tego sądu, które w irackim Kurdystanie oburzenie powodowały. I oczywiście oburzyły się przede wszystkim wspomniane mniejszości, mówiąc o tym, że w irackiej konstytucji obok równości jest też zapisana proporcjonalna reprezentacja różnych grup. Irak stanowiących tymczasem no, chrześcijanie czy, czy Turkmeni mówią o tym, że bez tych kwot ta reprezentacja może być trudna do osiągnięcia, z tego powodu, że chrześcijanie czy Turkmeni są rozproszeni po terenie Kurdystanu. Partie mniejszości wezwały Patrioty Partię Demokratyczną Kurdystanu do no, zbojkotowania, nieuznania tego wyroku federalnego Sądu Najwyższego. Partia Demokratyczna Kurdystanu rzeczywiście potępiła ten wyrok. Mocne słowa o tym, że oczywiście Federalny Sąd Najwyższy no, jest uprzedzony wobec Kurdów, że w zasadzie to on nie pełni już swojej roli, że w zasadzie Irak nie ma Federalnego Sądu Najwyższego w tej chwili. Tymczasem jednak przełożono wybory z końca lutego na 10 czerwca. Zaś prezydent irackiego Kurdystanu wezwał wszystkie strony do podporządkowania się zaleceniom irackiej Wysokiej Niezależnej Komisji Wyborczej, czyli temu ciału, który no, zgodnie z orzeczeniem przecież Sądu Federalnego Najwyższego będzie implementował te, tę ordynację wyborczą. Politycy partii mniejszościowych zapowiedzieli, że zbojkotują. Wybory, mało tego, do tego bojkotu przynajmniej na razie deklaratywnie przyłączyła się Partia Demokratyczna Kurdystanu, więc no nie, nie do końca wiadomo, co wydarzy się na początku czerwca. Tu trzeba pamiętać, że także w obrębie poszczególnych partii, czy Partii Demokratycznej Kurdystanu, czy Patriotycznej Unii Kurdystanu, są silne podziały wewnętrzne. Być może one są powodem takich trochę niespójnych decyzji. Z jednej strony wyznaczamy datę wyborów, z drugiej strony mówimy, że będziemy je bojkotować. Zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie. W każdym razie nastroje w irackim kurdystanie są gorące. W tym odcinku to już wszystko do usłyszenia. Bliski wschód Mateusza Kubasiewicza na podróży bez paszportu.